Hi, witaj w kolejnej lekcji. Powiemy sobie w niej trochę o metodzie komunikacyjnej, która powstała stosunkowo niedawno i od razu zaczęła być bardzo modna. Korzysta z niej znakomita większość szkół językowych. Metoda komunikacyjna powstała trochę w opozycji do metod starszych, które skupiały się na tłumaczeniu, na gramatyce czy na automatyzacji. Tutaj chodzi raczej o to. Żeby symulować różne konteksty i sytuacje, a języka uczyć tak, żeby doszło do tak zwanej skutecznej komunikacji. A czym jest skuteczna komunikacja? Chodzi o to, żebyś potrafił powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, i żeby twój rozmówca zrozumiał to, co ty miałeś na myśli. No coś jak głuchy telefon. Tutaj mamy wszystkiego rodzaju scenki, wywiady, prace w grupach i tym podobne. I mają one na celu Wykorzystanie wiedzy językowej w praktyce, czyli w rozmowach, bo właśnie to najczęściej będziesz robić po angielsku, a nie na przykład tłumaczyć teksty literackie. Tutaj również płynność jest ważniejsza od poprawności. I też taka uwaga moja na boku: to, że mówię, że gdzieś jedno jest ważniejsze od drugiego, nie znaczy, że nauczyciel to drugie zupełnie olewa. I tak samo ty powinieneś podchodzić do swojej nauki. Wiem, że da się dogadać z systemem ja mieć głód, ty mieć bułka, my mieć obiad już. I to też będzie taka skuteczna komunikacja, bo no zjecie obiad. Ale jeśli myślisz na poważnie o nauce angielskiego, to no, nie powinien być to poziom poprawności, przy którym osiądziesz na laurach. Pamiętaj, wszystkie kompetencje są ważne, bo się uzupełniają. Wracając do metody komunikacyjnej. Ważnym elementem jest tak zwane używanie tekstów autentycznych. Są to takie materiały, które nie zostały specjalnie uproszczone na potrzeby ucznia czy tam zajęć, tylko mają symulować naturalne teksty. Na przykład wycinek z prawdziwego artykułu z gazety anglojęzycznej, albo fragment prawdziwych wiadomości, posty z mediów społecznościowych, albo jakieś tam o, nieryżyserowane dialogi. Na przykład, wywiady uliczne. To ma swoje wady i zalety, no jak wszystko, bo of course super jest mieć taki kontakt z prawdziwym angielskim, ale z drugiej strony, szczególnie jeśli uczysz się samemu, to może być to nieco przytłaczające, bo na przykład tekst będzie za trudny, no i nauczyciel ci nie pomoże, jeśli uczysz się samemu. Dlatego też nie wstydź się korzystać z tekstów, które zostały specjalnie przygotowane do Twojego poziomu. I tu mówię na przykład o Wikipedii, w tym języku Simple English, czyli w uproszczonym angielskim, albo o seriach książek, w których zastosowano słownictwo i gramatykę do poziomu B1 lub B2. Kiedyś takim pionierem takich serii właśnie było wydawnictwo Penguin, ale teraz i polskie wydawnictwa zaczęły, tak w cudzysłowie, upraszczać na przykład klasyki literatury, takie jak powieści detektywistyczne. I tutaj taki. Drobny, książkowy, bonusowy tip. Sporo osób, które chcą zacząć czytać po angielsku, sięgają najpierw po literaturę dziecięcą. No, bo dla dzieci to musi być prosta. Otóż niekoniecznie. Spójrz chociażby na fragmenty polskiego koziołka-matołka. Mamy tam tak. W pacanowie kozykują, więc koziołek Mądra Głowa błąka się po całym świecie, aby dojść do pacanowa. Albo. Wie już każdy w sławnym mieście, czy to bogacz, czy pachołek, że do miasta Bram się zbliżał kochany nasz matołek. No i wcale nie jest tak prosto, ani nie jest aż tak przydatnie, bo mamy takie słówka jak kuć kozy, błąkać się, czy pachołek. I to wcale nie w tym kontekście pachołka takiego drogowego. Do tego mamy nienaturalną składnię, na przykład miasta Bram zamiast bramy miasta, bo no musi się rymować i zgadać rytm. Ja polecam na początku. Sięgać po jakieś mm, obyczajówki albo lekkie romansidła i takie książki przygodowe, bo tam język jest prosty i albo opisuje taką realną, codzienną rzeczywistość, albo w przygodówkach skupia się na wartkiej akcji i tam jest dużo czasowników bez takich no, artystycznych opisów na 10 stron. Dobra. Wracamy do metody komunikacyjnej. Na koniec dodam tylko, że ta metoda też bardzo zaleca otoczenie się językiem angielskim po lekcjach. To, co mówiłem o immersji czy zanurzeniu się w języku. Jak to zrobić, powiemy sobie dokładnie za chwilę. Mam nadzieję, że no przynajmniej raz czy dwa Cię zaskoczę. Zalety metody komunikacyjnej są dość oczywiste. Jest to świetna opcja dla osób towarzyskich, bo zajęcia opierają się na interakcjach. Mamy też kontakt z różnymi wersjami angielskiego, z różnymi akcentami, bo no nie korzystamy z nagrań egzaminacyjnych z Cambridge, gdzie lektorzy mówią perfekcyjnym brytyjskim, ale oglądamy filmiki z mniejszych miejscowości, czytamy materiały pisane przez zwykłych ludzi. Są one oczywiście poprawne, ale to niekoniecznie są dziennikarze, którzy mają treningi wymowy, żeby mówić bez żadnego akcentu. A wiadomo, każdy człowiek ma inny styl mówienia i inny styl pisania. Więc jeśli cały czas kółbyś się na brytyjskim, cambridżowskim, angielskim, to jeśli pojechałbyś gdziekolwiek poza ścisłe centrum Londynu, to miałbyś naprawdę spory problem z rozróżnieniem akcentu. Sama metoda zachęca też uczniów do eksperymentowania i do zabaw z językiem, do tego, żeby no, poradzili sobie w różnych sytuacjach życiowych kreatywnie. Chodzi o to, żeby podczas rozmowy reagować na to, co powie ta druga osoba? Co do tego mniejszego skupienia się na poprawności, po polsku też mówimy niepoprawnie. To nie znaczy, że powinniśmy nagle zacząć mówić włączam i weszłem, czy tam na dworzu, ale nad poprawnością zawsze można popracować, a płynność wypowiedzi jednak stanowi wyzwanie dla znakomitej większości uczniów, i to tutaj większość osób się jakby blokuje, a nie na poprawności. No ale oczywiście nie ma róży bez kolców. Metoda komunikacyjna jest problematyczna, jeśli korzystasz z niej bez nauczyciela. Na przykład, gdy spotykasz się ze swoimi learning buddy, uczysz się podczas jakichś spotkań tandemów językowych, czy grup studyjnych, albo gadasz sam do siebie. No bo jeśli zrobisz błąd i nikt go nie zauważy, to też go nikt nie poprawi. I no tak może Ci zostać. I będziesz już zawsze robić ten błąd, więc wytworzysz w sobie zły nawyk. Ja, na przykład, tak miałem spisownią słówka cmentarz po angielsku. A że mam urodziny w Halloween, to używałem tego słówka częściej niż przeciętne dziecko. Po angielsku zawsze wsadzałem tam m i pisałem cementery, a nie cemetery. Dopiero na studiach mój wykładowca naprowadził mnie na właściwą ścieżkę na cmentarz, że się tak wyrażę. Tak samo zresztą miałem ze słówkiem zioła z wymową. Bo zapisujemy je herb. Herb, herbs. A jakie czytamy? No, ja zawsze mówiłem herbs, bo h było dla mnie nieme. Tak jak w "ała" w godzinie. R było nieme, bo wybrałem sobie akcent brytyjski. Ale okazuje się, że to h wcale nie musi być nieme, bo można to przeczytać jako herbs, wersja amerykańska, albo herbs. Wersja brytyjska. Jako, że ja miałem nieme H i nieme R, to mieszałem wersję amerykańską i brytyjską. Co oczywiście dla jakby normalnej komunikacji, kogo to obchodzi, no ale ja już patrzyłem tutaj pod względem zawodowym. Kolejną wadą tej metody jest to, że perfekcjoniści mogą mieć duży problem z przełamaniem się, bo ucząc się metodą komunikacyjną, naprawdę trudno jest nie robić błędów. Musimy sobie jakoś poradzić w danej sytuacji, w danym kontekście, no i czasami strzelimy błędy. Life is life. To może być dobra też nauka, wyzbycia się takiego chorobliwego perfekcjonizmu, no ale niektórzy mogą mieć z tym naprawdę spory problem. Do tego, nie jest to też idealna metoda wtedy, jeśli myślimy o egzaminach, gdzie poza jakby no, kluczem, oczywiście, który musimy się wstrzelić, mamy bardzo konkretnie określoną punktację. I musimy pisać, a nawet, a nawet mówić w dość specyficzny i sztuczny sposób. No bo na przykład podczas części speaking mamy dwie minuty, i podczas tej dwuminutowej wypowiedzi musimy zaszpanować słówkami i pokazać, że znamy kilka czasów i parę konstrukcji gramatycznych. No bo wtedy nabijemy sobie punkty, a na co dzień nikt tak nie robi. Poza tym. To zanurzenie czy imersja po zajęciach, no jest jednak dodatkowym wysiłkiem, na które, no nie każdy może być gotowy. Oczywiście można się zanurzać w angielskim podczas relaksu, na przykład, nie wiem, grając w grę po angielsku albo oglądając film, ale czasami po prostu, no, szczególnie osoby bardzo zabiegane, chcą po prostu usiąść i wyluzować się przy głupiej komedii klasy B. Ja! Często stosuję tę metodę komunikacyjną, żeby nauczać kreatywności językowej. I tutaj świetnym ćwiczeniem są kalambury słowne. Jakby no, nie pokazujemy hasła, ale opisujemy je. Jakby udajemy też czasami, jeśli jest to jakaś osoba, czy naśladujemy dźwięki. To bardzo pomaga na wszelkiego rodzaju właśnie zacięcia, że A, mam to na końcu języka, jak to było. No Nie musimy teraz idealnie strzelić w to słowo, wystarczy, że je opiszemy inaczej. Spójrz na hasła, które tutaj są i spróbuj je opisać, oczywiście no, nie używając the word in question, typu strawberry ice cream. Jak byś to opisał? Możesz sobie zapauzować i spróbować. Można na przykład tak. It is a cold dessert and it, there is a very famous form called Neapolitan that consists of three flavors. There is vanilla, chocolate and this. I wtedy już zgadują, że są to strawberry ice cream. Naprowadziliśmy tym, że mamy przecież lody neapolitańskie, które są trójsmakowe i między innymi jest tam też truskawka. Możesz spróbować podobnie opisać The Queen of England, Chandelier i Picture Frame, co wcale nie jest takie proste. Zapauzuj sobie w takim razie ten kurs i spróbuj poćwiczyć takie kreatywne myślenie. Świetnie ci poszło! Nie wiem, co prawda, czy spróbowałeś, ale motywacji nigdy za wiele. No, to to była nasza ostatnia metoda z tych popularniejszych, które są dostępne na rynku, bo oczywiście metod generalnie jest jak mrówków, ale na koniec chciałbym ci jeszcze powiedzieć, jak uczyć się języków specjalistycznych. I nie chodzi tutaj tylko mi o neurochirurgię, ale o języki branżowe czy żargony. Co może się przydać w środowisku zawodowym, biznesowym rodzinnym no niekoniecznie. Tak czy inaczej, do usłyszenia w następnej lekcji.